Witamy Was w kolejnym odcinku Jazd Próbnych. Tradycyjnie jest z Wami Marcin Bleźlak oraz Łukasz Zaczyński. Przedstawiamy dzisiaj samochód typowo miejski, ale z racji tego, że jest tak piękna pogoda, szkodno było siedzieć między blokami, tak. I wyruszyliśmy na przedmieścia naszego pięknego miasta. Tak, bo przetestujemy dzisiaj zgrabnego, zwinnego i małego Nissana Micra. Zapraszamy. Zapraszam. Głównymi konkurentami tego małego miejskiego samochodu są przede wszystkim Toyota Yaris, Suzuki Swift, Peugeot 208 oraz Renault Clio. Czyli auta, które w większości już testowaliśmy. Będziecie mieć zatem porównanie. Sprawdźmy, czy jazda nową mikrą będzie przyjemna. Zacznijmy jednak od informacji na temat naszego modelu, a raczej precyzując jego historii. Nissan Micra jest produkowany od 1982 roku. Dzisiejszy model jest już jego czwartą generacją. Przez te wszystkie lata to małe miejskie auto bardzo się zmieniało nie tylko pod względem technicznym, ale i stylistycznym. Aktualny model jest nieco dłuższy i niższy, a dzięki szerszemu rozstawowi trzyma się jeszcze lepiej drogi. Lepiej niż poprzednia generacja. W porównaniu do niej ta nie wygląda już tak tragicznie. Cały samochód jest spójny stylistycznie, nie przypomina już nam stwora z innej planety. No nie oszukujmy się, wygląda o niebo lepiej. Z tyłu nowa Micra bardziej przypomina Micrę. Jednak nasz egzemplarz posiada dodatkowo światła LED w tylnych kloszach, które uatrakcyjniają jej wygląd. Pod lekką klapą bagażnika kryje się kufer o pojemności 265 litrów. Ma on niestety dosyć wysoki próg załadunkowy, jednak jest w tym podobny do Swifta, a może pochwalić się większym od niego litrażem, a mniejszym od Yarisa i 208. Skoro jest to auto miejskie, to oprócz samego bagażnika liczy także jego zwrotność. Tak niewątpliwie jest ten samochód. Tak, mały, zwrotny, zwinny. Dokładnie. Micra. Jest to bardzo dobrze wyposażona wersja, więc oprócz zamiast stacyjki i takiego typowego kluczyka znajdziemy przycisk start-stop, którym włączamy silnik, a kluczyk w tym czasie możemy schować do schowka. Na kieszeni. Od tam jedziemy. Jeśli jesteśmy już przy tym, co napędza nasz model, to jest to jednostka o pojemności 1198 cm3 i mocy 80 koni mechanicznych. Rozpędza ona nasz samochód maksymalnie do 170 km na godzinę, a setkę osiąga w prawie 14 sekund. Gama silników nie jest zbyt bogata, gdyż oprócz tego możemy wybrać jeszcze silnik Dig S o mocy 98 koni mechanicznych. Wartość 14 sekund do setki naprawdę można przerazić, ale uwierzcie mi, że tego nie czuć na pierwszym, na drugim biegu, bo auto bez problemu wchodzi na wyższe obroty i bardzo dobrze przyspiesza, nie ma z tym żadnych problemów. No szczególnie dzieje się to przy tych 3-4 tysiącach obrotów na minutę, wtedy rzeczywiście można powyprzedzać jakieś samochody na światłach. Mnie jednak trochę niepokoi tutaj dźwięk samego silnika podczas wspomnianego przyspieszania, gdyż on skutecznie zniechęca nas podczas nabierania prędkości, tak? I do nabierania tej prędkości. Jak w Priusie. Nie mam. Skrzynia biegów jest mocno średnia, ma bardzo długie przełożenie, jest mało precyzyjna, no myślę, że można to było zrobić o wiele lepiej. No rzeczywiście tą skrzynią biegów tak się trochę miesza w poszukiwaniu właściwego przełożenia, natomiast tutaj plusem jest na pewno sprzęgło, które wybacza błędy nawet kierowcy, który jeszcze nie jest zbyt obeznany z tematem nowej Micry. Dokładnie, naprawdę ciężko zgasić ten samochód. Tak, a ci co zgaszą to... Zdarzy się, prawda? Ale, drifter. Jestem drifterem. Jest na wolny ten. Auto jest bardzo zwinne i takie małe i wręcz stworzone jakby do jazdy w miejskiej dżungli, no nie? Na dodatek sam układ kierowniczy, no chodzi tutaj lekko, wspomaganie kierownicy nie jest jakieś bardzo mocne, natomiast w mieście nam na pewno wystarczy. Kierownica chodzi dosyć, no tak dosyć lekko, ale nie powoduje to wypadania jej nam z rąk podczas przejeżdżania przez jakieś poprzeczne nierówności. Tak, jeśli już o tym mówimy, to zawieszenie jest takie typowe dla miejskiego auta. Nie powoduje większego dyskomfortu w czasie jazdy, bez problemu wybiera nierówności, tak więc nie możemy się na nie na pewno skarżyć. Co do dyskomfortu, to warto wspomnieć o wnętrzu, które z drobnymi wyjątkami jest wysoce komfortowe. Miejsca jest tu niesamowicie dużo, zarówno na fotelach przednich, jak i tylnych. Linia dachu idzie wysoko, dzięki czemu nawet wyższe osoby czują się bardziej jak w taksówce z Londynu, niż w typowym aucie miejskim. Minusem jest jednak brak bocznego trzymania w przednich fotelach oraz słabe umiejscowienie niektórych przycisków i...
podłokietnik. Na to, że miło nam się jeździ tym samochodem, niewątpliwie no, trzeba to przyznać, ma wpływ to, co nas otacza w środku. Przed oczami mam bardzo czytelny, prędkościomierz umieszczony centralnie przede mną. Taki. Tak, bardzo duży, z białym podświetleniem, jest to bardzo delikatne. Kierownica do obsługi radia, tempomatu i ewentualnie odbierania połączeń telefonicznych. No, przyciski, nie? Tak, jest. Multifunkcyjne. Wszystko jest bardzo czytelne. Bardzo pozytywnie zaskoczył nas ekran systemu multimedialnego, który naprawdę od razu reaguje na dotyk, lepiej niż w niejednym o wiele droższym samochodzie. Cały interfejs jest bardzo czytelny. Intuicyjny. Tak, no nie ma z obsługą tego większych problemów. Dokładnie, tak samo jest z tymi przyciskami znajdującymi się dookoła. Wszystko od razu wiadomo, do czego one służą i to jest niewątpliwy plus. I właściwie tak samo jest również z intuicyjnością przycisków do obsługi klimatyzacji, gdyż mimo, że znajdują się one tak po okręgu, tak dookoła wyświetlacza, to jest to raczej dosyć, jest to raczej proste. Przede mną za to znajdują się dwa schowki dla pasażera, górny i dolny. Jest ich dużo, natomiast minusem jest to, że niewiele tutaj zmieścimy. Oczywiście nie w każdej wersji znajdziemy tak ładne wykończenie. Mówię tu o tych modnych, błyszczących plastikach oraz chromowanych klamkach. Również z zewnątrz widać bogatą wersję naszego wyposażenia. Na przykład wystarczy spojrzeć na chromowane obudowy lusterek oraz klamki. Cóż, bardzo pozytywnie zaskoczył nas test tego małego, niskiego samochodu. A rzeczywiście? Jeździliśmy w mojego przy wadach, zaletach, tych drugich było zdecydowanie więcej. Mhm. I teraz najważniejsze, cena. No właśnie, i myślę, że cena też będzie zaletą tego samochodu, bo minimalnie za najsłabszą wersję wyposażenia z najsłabszą odmianą silnikową zapłacicie co najmniej 39 900 zł, a za egzemplarz z naszym silnikiem, tak, i z naszą wersją wyposażeniową 52 500 zł, od 52 500 zł, więc nieco więcej, ale jednak wygląda o niebo lepiej. To było na tyle, zapraszam Was do oglądania następnych odcinków, do oglądania poprzednich odcinków. Wszystkich. Polecam, nie wszystkich. Nie wszystkich. To dobra. Za tydzień. Do zobaczenia. Na razie.